Magazyn Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, odcinek 4. Wydanie świąteczne. Wielkanoc to najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające misterium paschalne Jezusa Chrystusa, Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Święta 2020 na długo zostaną zapamiętane. Ich wydźwięk jest wyjątkowy. Mamy stan epidemii. Koronawirus nie daje za wygraną. Od miesiąca żyjemy w innej rzeczywistości, zamknięci w domach z długą listą obostrzeń. Osób zakażonych w województwie warmińsko-mazurskim na dzień 9 kwietnia odnotowano 95. Jeden zgon, wyzdrowień 17. Koronawirus atakuje nie tylko nasze zdrowie, ale również kondycję gospodarki. Wkraczamy w następny etap zmagań – przeciwdziałanie kryzysowi ekonomicznemu. W tym tygodniu z inicjatywy marszałka województwa w Olsztynie odbyła się wideokonferencja z samorządowcami. Jakie działania podejmuje samorząd województwa, żeby przeciwdziałać nadchodzącemu kryzysowi ekonomicznemu? My praktycznie w pierwszym okresie programowania 2007-2013 posiadaliśmy 30 milionów euro. One już są w drugim obiegu. Natomiast 2014-2020 to jest 60 milionów euro. I również są w dyspozycji dla sfery gospodarczej, głównie małe mikroprzedsiębiorstwa. I teraz jak najbardziej staramy się, aby te pieniądze dostosować do tej sytuacji, ażeby jak najwięcej możliwości pożyczek obrotowych było do zabezpieczenia, aby też można było pewnego rodzaju uwarunkowania polepszyć, to znaczy czas, okres spłaty, poręczenia, kwestie oprocentowania. To wszystko jest w realizacji. Liczba zakażeń w naszym regionie jest relatywnie mniejsza. Czy możemy przyjąć, że mamy lepszą sytuację niż inne regiony w naszym kraju? No z pewnością dyscyplina, jaka panuje u nas, taka społeczna, taka organizacyjna w administracji, ale również i w sferze gospodarczej czy publicznej, przynosi efekty. Tutaj z całą świadomością trzeba dziękować społeczeństwu, że jest subordynowane i dostosowuje się do wymogów, nakazów, zaleceń. To jest bardzo ważne, to jest bardzo istotne. Druga sprawa to wielka ofiarność służby zdrowia, całego personelu medycznego, pielęgniarskiego, ratowniczego, ale również i kwestia sanepidu, administracji zespolonej, połączenie też sił administracji rządowych z samorządowymi też przynosi efekty, więc to wszystko, co do tej pory czynimy, jest ważne w utrzymaniu na dalszy czas, żeby nie odpuścić, żeby faktycznie stosować się do zaleceń, poleceń i no, sprawdzonych już empirycznie w obrębie innych państw, krajów Europy czy nawet świata, żeby nie popełniać błędów. No właśnie, przedsiębiorcy alarmują, że pomoc rządowa jest niewystarczająca. Jak samorząd województwa zamierza wspierać właśnie region gospodarczo? No wiemy, że ta pomoc jest nie przygotowana wcześniej. Takiej po prostu analizy z pewnością, czy takiej kwestii jeszcze kilka miesięcy temu w strategicznej jakiejś działalności w perspektywie rządu nie było i ona jest realizowana, że tak powiem, natychmiast. Do tego są potrzebne duże pieniądze, duży zastrzyk finansowy, bardzo prostą, szybką strukturą wsparcia tego obrotowego przedsiębiorców w regionie, zatrzymania miejsc pracy, czasowego ograniczenia po prostu funkcji bieżących. To wszystko musi mieć pokrycie w środkach. Przedsiębiorcy też generalnie nie posiadają zapasów. Musimy mieć tą świadomość, że dzisiaj utrzymanie jak największych liczby podmiotów, które za jakiś czas powinny na nowo ruszyć w tą sferę gospodarczą na pełnych obrotach, jest bardzo ważne. Utrzymanie też miejsc pracy, często przecież
pracy, która jest poprzez doświadczenie i szkolenie bardzo dobrze przyswojona, bo jeżeli się kadra rozpierzchnie, to później na nowo ją konstruować czy budować merytorycznie będzie bardzo trudno. Panie marszałku, czy ta forma wymiany informacji i komunikacja z pozostałymi samorządowcami za pośrednictwem telekonferencji jest wystarczająca na ten trudny czas? Szybki, bezpośredni przekaz i pewnego rodzaju przecież kontakt, który mamy za pośrednictwem właśnie internetu, techniki audiowizualnej, jest już wymiarem tych czasów i nie wszystko trzeba dokonywać przecież poprzez pokonywanie kilometrów i fizyczną obecność. To powiedziałbym na 5-6 zdalnych konferencji mogłaby się w przyszłości odbyć jedna o charakterze właśnie takim stacjonarnym. To jest przekaz informacji, to jest komunikacja, to jest też w jakiś sposób zobowiązanie naoczne, bo do tego się już wszyscy przyzwyczajamy, że technika nam na to pozwala. Dzisiaj jest to konieczne, dzisiaj wykorzystujemy te środki, w perspektywie pewnie nie będziemy ich unikać. Panie marszałku, zbliża się wyjątkowy czas, święta Wielkiej Nocy. Już wiemy, że będą zupełnie inne niż zwykle. Czego możemy sobie życzyć? Myślę, że tej nadziei, tej odnowy, tego takiego przesłania, że już teraz będzie tylko lepiej, powinniśmy sobie życzyć, żeby to w tym roku faktycznie poprzez przejście tych świąt w takim czasie refleksji, zadumy, odszukania na nowo tych wartości, które są dla nas, dla każdego człowieka osobiście i zbiorowości najważniejsze, tego byśmy sobie życzyli. No i oczywiście zdrowia, bo te życzenia dzisiaj przy każdym kontakcie są jakby pierwszoplanowe i myślę, że przy takiej okazji jak święta Wielkiej Nocy, to oby nas zdrowie nie opuszczało i obyśmy w zdrowiu odbudowali to, co stało się no teraz bardzo przecież zachwiane, żebyśmy jednak mieli tą nadzieję i z pewnością, żebyśmy mogli jak najszybciej przejść do normalności. Ze względu na obecny stan epidemiologiczny w kraju nie można uczestniczyć w nabożeństwach kościelnych odprawianych podczas świąt wielkanocnych. Z tego też względu Episkopat Polski zachęca wiernych do uczestnictwa w mszach świętych online, które będą codziennie transmitowane w telewizji, radiu i internecie. Wszystkie liturgie Triduum Paschalnego będą dostępne w mediach ogólnopolskich, ale także w naszych mediach lokalnych. Jest to dla nas wszystkich na pewno nowe doświadczenie, z którym musimy się zmierzyć, też w pewnym stopniu wyzwanie, ponieważ każdego roku te święta wielkanocne przeżywaliśmy w kościołach, fizycznie będąc obecnymi. W tym roku jest to utrudnione, ale dzięki środkom społecznego przekazu możemy w tych celebracjach uczestniczyć duchowo. Pozostając w domu, także możemy je głęboko przeżywać, chociaż nie jest to nasz pełny sakramentalny udział, ale nie pozbawia nas darów duchowych i możliwości otrzymania płynących z tych liturgii różnego rodzaju łask. Dlatego zachęcamy do pozostania w domu i dołączenia się we wspólnej modlitwie właśnie przez media lokalne. Pierwotnie Wielkanoc, zwana również Zmartwychwstaniem Pańskim, Wielką Niedzielą lub Niedzielą Wielkanocną, była świętem poprzedzanym kilkudniowym postem, podczas którego składano ofiarę. Przyczyńmy się do zmniejszenia ilości zachorowań, stosujmy się do obowiązujących zasad higieny i bezpieczeństwa. Tylko tak możemy sprawić, by Wielkanoc przyszłoroczna była tą, którą pamiętamy, Wielkanocą spędzoną w gronie rodzinnym.